Koszykarze Ruben Gim Basketu Wrocław zagrają w środę zaległy mecz 20. kolejki drugiej ligi przeciwko ekipie Polkonty Maximus Konty Wrocławskie. Rywal radzi sobie odrobinę lepiej od wrocławian, jednak trzeba spodziewać się bardzo zaciętego pojedynku. Dobrze o tym wie trener Gim Basketu Robert Kościuk. Musimy się jak najlepiej przygotować przede wszystkim mentalnie, prawda? Tym bardziej, że jesteśmy po dwóch porażkach, także to najbliższe spotkanie, jutrzejsze spotkanie będzie dla nas, jest i będzie bardzo ważne. Najbliższy rywal jest nieprzewidywalny. Potrafi wygrać z najlepszymi, z takimi zespołami jak między innymi Chromożary. Natomiast jest to zespół, który ma długą ławkę i każdy z zawodników wchodzących na boisko jest bardzo groźny i bardzo przydatny dla swojego zespołu. Także nasze przygotowania też będą podporządkowane każdemu z tych zawodników. Zespół musi pozbierać się po ostatnich porażkach. Przede wszystkim musimy zapomnieć o tych dwóch ostatnich meczach. Musimy przeanalizować nasze i analizujemy nasze poczynania na boisku, jak i w obronie, tak i w ataku. Mecz w środę o godzinie 20:30 w hali sportu walki AWF.